Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 206. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Każda kobieta chce być mamą i to jest jej główna życiowa rola. Zakładam, że każda z nas spotkał się kiedyś z takim stwierdzeniem, a może wręcz wyrośliśmy w takim przekonaniu. Bo nieposiadanie dzieci wciąż rzadko utożsamiane jest ze świadomym wyborem, a raczej przykrymi okolicznościami życiowymi. Na szczęście nasze społeczeństwo się zmienia i pojawia się przestrzeń na nowe modele rodziny, w tym na rezygnację z rodzicielstwa. Zaprosiłam do siebie dziennikarkę i pisarkę, redaktorkę naczelną Glamour Online Paulinę Klepacz, aby lepiej zrozumieć świadomą bezdzietność. Porozmawiamy o tym, co najczęściej skłania nas do decyzji o nieposiadaniu potomstwa. Poruszymy tutaj kwestie ekologiczne, ekonomiczne i polityczne. Dowiemy się, czym jest antynatalizm oraz dlaczego wybór wygodnego życia nie musi być egoistyczny. Przed nami wiele wątków i mam nadzieję wiele powodów do osobistej refleksji. Zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałabym zachęcić Was do zrecenzowania mojego podcastu. Możecie to zrobić na każdej w zasadzie platformie, na której go słuchacie. W przypadku Spotify'a możecie podcast dodać do swojej biblioteki i wystawić mu wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie również mamy te same możliwości, a dodatkowo macie opcję napisania kilku słów opinii. Wszystkie te działania są dla mnie bardzo, bardzo pomocne. Dzięki temu podcast jest szerzej promowany i trafia do szerszego grona odbiorców, a ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam służy, coś nam się podoba, to z chęcią po prostu dzielimy się tym dalej. Podcast jest też dostępny na YouTubie, tam możecie zasubskrybować mój kanał, lajkować i komentować i na samego YouTuba też Was z radością odsyłam, bo pojawia się tam coraz więcej treści już takich stricte YouTube'owych, filmowych, a po jeszcze więcej, bardziej w formie fotograficznej i po dużą dawkę moich refleksji w formie postów zapraszam na Instagrama, na instagram.com/karolinasobańska. Tam wrzucam treści bardzo, bardzo regularnie i tak jak powiedziałam, mogę się wyżyć pisarsko. Jeżeli lubicie taką formę, to wierzę, że Wam się ona spodoba. Tymczasem nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Pauliną Klepacz. Cześć Paulino. Cześć Karolino. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz drugi i móc z Tobą porozmawiać choćby zdalnie, właśnie tak jak dzisiaj. I myśląc sobie o naszym dzisiejszym temacie, zastanawiałam się, jak to jest, że w XXI wieku, w zasadzie w latach XX XXI wieku, nadal powszechne jest takie przekonanie, że najważniejszą rolą w życiu kobiety jest zostanie mamą i że każda kobieta rodzi się po to, żeby w przyszłości być matką. Czy to nie powinno być już trochę przedawnione? No, zdecydowanie powinno być przedawnione, ale wydaje mi się, że i na świecie, a w naszym kraju zwłaszcza, jest wciąż jakieś takie mocne poczucie, że tej takiej produktywności, że to jest taki twój cel życiowy właśnie, zwłaszcza jako kobiecy, osoby z macicą, że należy do twoich obowiązków podstawowych urodzenie dziecka, też właśnie te prawa reprodukcyjne, czy ich brak w Polsce, to co się dzieje wokół aborcji, prawo antyaborcyjne, a też właśnie za próby zaostrzenia tego prawa w Stanach, no bo to się dzieje, pokazują świetnie, jak bardzo wciąż nasze społeczeństwo globalnie jest patriarchalne, bo myślę, że to też bardzo mocno pokutuje. To właśnie jak widzi się rolę kobiety jako takiej, która ma no właśnie być inkubatorem, ma rodzić, opiekować się dziećmi, opiekować się osobami starszymi, wszystkimi, które tego potrzebują, i której się nie daje wyboru, nie stwarza się warunków do wyboru. A kiedy jest ten wybór, kiedy są dobre warunki, to ty możesz zdecydować w pełni świadomie, czy chcesz mieć dzieci, kiedy chcesz mieć dzieci,
Tak, w Polsce, co też jest istotne, jakby nie ma wsparcia dla takich metod leczenia niepłodności jak in vitro, opieka okołoporodowa jest w fatalnym stanie, potem wiecie, żłobki, przedszkola, na każdym kroku napotykasz trudności, wypadasz z rynku pracy, więc kurczę, dlaczego masz rodzić te dzieci, w imię czego? W imię czego właśnie w XXI wieku, kiedy z jednej strony już trochę się nam mówi, że o, możesz zrobić wszystko, tylko właśnie nie, jak jesteś kobietą, nie możesz zrobić wszystkiego, a jeśli tego, czego chcesz, albo właśnie musisz, jeśli chcesz mieć karierę, to też nie możesz nie być tą matką, ale też jesteś srogo oceniana. No więc tu jest dużo takich rzeczy i myślę, że potrzeba bardzo też sporo czasu, żeby to myślenie się zmieniło, no bo właśnie w tym takim patriarchalnym myśleniu, takim myśleniu, że kobieta to jest i taką główną powinnością bycia z jednej strony ozdobą mężczyzny, a z drugiej strony właśnie tą, która rodzi dzieci, no, no to były to tysiące lat, tak, takiego myślenia, więc no my teraz mimo wszystko, mimo że ten postęp jest bardzo szybki, no to nie zmienimy tego błyskawicznie. Ja też sobie zdałam sprawę, że sam fakt, że my w ogóle możemy o tym dyskutować, już jest dużym przywilejem, bo jestem przekonana, że dla wielu kobiet taka dyskusja i taka opcja jest czymś nieosiągalnym, abstrakcyjnym, że to nie jest dla nich w ogóle wybór. To nie jest tak, że one mogą podjąć tę decyzję, tylko nie przychodzi im nawet do głowy to, że mogłyby wybrać nieposiadanie dzieci. Z różnych powodów, tak, bo ja pamiętam, kiedy ja byłam jeszcze w liceum, szłam na studia, to wiesz, jesteś po prostu tak wychowana, że masz uwewnętrznione wręcz pragnienie tego, żeby być matką. Że nie zastanawiasz się, czy to jest twoje, czy to właśnie jest to, co zaobserwowałaś, nauczyłaś się w społeczeństwie, co społeczeństwo ci wtłoczyło gdzieś tam do głowy i że to wcale nie jest tak ze środka ciebie, tylko to przyszło z zewnątrz do wewnątrz, nie? No ale kiedy potem sobie tam zaczynasz myśleć, analizować, jak ci się to właśnie uda, no to możesz w miarę możliwości podjąć wybór. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo ja po raz pierwszy ostatnio się z tym spotkałam, że to przekonanie, że kiedyś będę miała dzieci i zostanę mamą, właśnie wcale nie było moje. Bo teraz jako dorosła kobieta zaczynam się zastanawiać, podważać to i wiem, że to nie jest jasna decyzja, która już została w mojej głowie, wiesz, podjęta. Tylko, że ja kiedyś myślałam, że to jest takie oczywiste, bo się nawet nad tym nie skupiałam, tylko to było oczywiste, ale to zostało mi zakodowane, że ja mam tego chcieć i to jest taki moment, gdzie niczym, wiesz, kultura wyglądu czy kultura diet i cały ten światek, to mamy bardzo analogiczną sytuację. Tak, ja też widzę tę analogię tego uwewnętrzniania tych takich wzorców i wiesz, co jeszcze mi się wydaje, że my ten wybór dzisiaj możemy myśleć tak, kiedyś może się to zmienić, bo wiesz, no bardzo różne warunki na to wpływają. Z jednej strony to, co jest tam w tobie i tak bardzo organicznie, ale z drugiej strony, no wiesz, taka świadomość, jakby jak to duża jest odpowiedzialność, żeby być rodzicem, jakby to, że warto naprawdę przeanalizować wiele kawałków swojego życia. Czy ty jesteś zdolna psychicznie, fizycznie do takich rzeczy, zdrowotnie, czy ekonomicznie cię na to stać? No bo patrząc właśnie na to, co wcześniej wspomniałam, jakby te warunki, że na nasze państwo jakby za dużo tutaj nie wspiera, nie? Mamy 500+, ale no w warunkach galopującej inflacji no to też to przestaje mieć jakieś większe znaczenie. Czy właśnie, czy cię stać, żeby mieć opiekunkę, czy będziesz pracować, czy masz partnera, partnerkę, z kim będziesz dzielić obowiązki rodzicielskie. No także masa takich rzeczy, o które myślę, że nasi rodzice, no bo ja kiedyś rozmawiałam z moimi rodzicami o tym, że oni się nie zastanawiali, że była miłość, był ślub i to była taka naturalna kolej, że po ślubie trzeba tam to dziecko i że jak no i że jak tego dziecka nie było, no to zwykle w tych parach, gdzie jakiś problem był raczej natury zdrowotnej, nie? Tak. Że to było po prostu takie, że nikt się nie zastanawiał, nie analizował, czy nas stać, czy nas nie stać. No to oczywiście też jakby miało jakieś, bo może to czasem nie trzeba za dużo myśleć, tak jak patrzę po jakichś swoich znajomych, w których bardzo niewiele jednak decyduje się i to też raczej bym powiedziała, że to są decyzje, to może nigdy nie ma dobrego momentu, nie ma takich optymalnych warunków, no ale jednak starają się tak, że już czują się na tyle dojrzali, na tyle zabezpieczeni pod różnymi względami, no między innymi tym finansowymi, że te decyzje jakoś tam w miarę podejmują i że myślą sobie, że okej, to jest teraz. No i co jeszcze? Z
takich rzeczy, to myślę, że też to jest bardzo przykre u tych osób, które. Bo właśnie, jakby decydujesz i mówisz, okej, okay, nie, bo wiele się składa, jakby rezygnujesz w miarę bez żalu. No, inny problem jest, tak naprawdę cię nie stać. Jakby i to, kiedy ta ekonomia strasznie tu wpływa, tak? Albo cię nie stać właśnie, żeby kiedy jest problem z zajściem w ciążę, żeby na to leczenie mieć, bo znam też ludzi, którzy wydają ogromne kwoty za zadłużają się, bo pragną dziecka, tak? To jeszcze jest inny tak. Wątek, czy powinniśmy sprowadzać nowe istoty na ten świat, który wygląda tak inaczej, ale to pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Tak, ale też pomyślałam o takiej sytuacji, że kwestia tego, że dzieci są drogie, to jest jedna rzecz, a to co powiedziałaś o opiece zdrowotnej i o takiej perspektywie trochę tragicznej, ale jeżeli mamy obawy, jak każdy z nas pewnie ma, decydując się na dziecko, że nie wiem, nasze dziecko urodzi się z jakąś ułomnością, dysfunkcją, co wiąże się z tak niebotycznymi kosztami, nie wiem, koniecznością rezygnacji z pracy, ten strach może spowodować, że my nie zdecydujemy się na to dziecko z obawy przed tym, że nie będziemy w stanie w ogóle utrzymać przy życiu ani siebie, ani tego dziecka. I to jest bardzo smutna wizja, ale myślę, że niestety bardzo częsta i realna w naszym kraju. Tak, i wiesz, i wtedy, kiedy jest taka sytuacja, to ty zostajesz z tym dzieckiem jako ta, która urodziła zwykle, bo mężczyźni odchodzą, to są na to statystyki, niestety. I oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często w którymś momencie to się dzieje. Ja pamiętam też, że mną bardzo wstrząsnęło w artykuł wysoki, reportaż w zasadzie, w Wysokich Obcasach, kiedy byłam w liceum kilkanaście lat temu, gdzie właśnie o tych matkach dzieci z niepełnosprawnościami było tak, które już praktycznie wychowywały w większości je same, kiedy już nie miały sił i to już naprawdę to akurat trigger warning, bo to będzie o samobójstwie. Na przykład kobieta skoczyła z okna z tym dzieckiem, powiedziała, że nikt się nim nie zaopiekuje, że ono trafi nie wiadomo gdzie, więc jak ona już nie mogła, to razem z tym dzieckiem. Wiesz, ale jakby się temu nie dziwię, i bo z jednej strony właśnie to, czy dziecko urodzi się zdrowe, czy dostaniesz opiekę, czy ono będzie cierpiało, chwilę żyło, a z drugiej strony też to z takich argumentów moich osobistych, wiesz, jakby strach przed ciążą. Ja znam swój organizm, że w ogóle sobie nie wyobrażam bycia w ciąży. Generalnie jest też taka jednostka jak tokofobia, gdzie no, ten strach przed ciążą, tam około 2% społeczeństwa to może właśnie strach przed ciążą o ile i porodem, nie? Tak, dokładnie. I to taki no, bardzo silny, którego nie powinno się lekceważyć i który według mnie na przykład powinien być argumentem do przerwania ciąży, jeśli takiej osobie się ciąża przydarzy. No ale właśnie, bo to też nie jest tylko o tym, o byciu rodzicem, byciem matką, ojcem, ale to też jest o tym, że ty jako osoba nie chcesz być w ciąży, tak? To też można trochę rozdzielić, bo niektórzy na przykład chcą dziecka, a właśnie boją się tak tej ciąży, czy nie chcą, czy wiedzą, że organizm nie da rady. No ale właśnie ja tu sobie myślę, że ta ciąża już jest bardzo dużym też obciążeniem. Ciąża też wiąże się z, ciąża potem poród właśnie wiąże się z ogromnym ryzykiem i znowu tu wracamy do tego, jak kobiety w ciąży często są traktowane w szpitalach, że nawet tam się trafia slut shaming, czyli wiesz, ty krzyczysz, cię boli, a personel szpitalny potrafi ci powiedzieć, że to po co nogi rozkładałaś, gdzie miałaś głowę, kiedy uprawiałaś seks, że to nie jest ten moment, żeby teraz wiesz, narzekać w jakikolwiek sposób. No, i też jakby, wiesz, ja słyszę dzisiaj od znajomych, że ten poród to jest wciąż jakaś tam rzeźnia. Oczywiście doświadczenie nierówne, ale wciąż po prostu nie jest dobrze pod tym względem. Więc jakby ja nie chciałabym być na pewno w ciąży, to już wiem. No a druga sprawa, że też bym nie widzę siebie w roli matki sobie wychowującej dziecko. Także ja mam tu sporo argumentów osobiście. Podałaś przykłady swoich znajomych, którzy podjęli przemyślaną decyzję o tym, żeby zostać rodzicami. Jednak nadal pokusiłabym się o stwierdzenie, że to nie jest najczęstszy case. Może czasem nam się wydaje, że to jest świadoma decyzja, ale czy rzeczywiście tak jest, to już jest inna kwestia. I ten taki schemat, o którym powiedziałaś właśnie, że to jest kolejny etap w życiu, tak? Nie wiem, skończę studia, znajdę pracę, pobierzemy się i będziemy mieć dzieci, że to dla wielu z nas nadal jest automatyczny krok i ja też sobie analizując ludzi wokół widzę drugą kwestię, czyli moje życie jest fajne, ale trochę mi już opadły emocje, już się spełniłam na jakichś tam płaszczyznach, więc czuję lekką pustkę, więc będę mieć dziecko. Tak. I czy
to jest dobry moment, czy to jest dobra intencja, z jaką decydujemy się na dziecko, kiedy ono nagle odpowiada za to, żebyśmy byli szczęśliwi, właśnie wypełnia nam jakiś tam rodzaj niespełnienia? No chyba nie, więc czy te decyzje są rzeczywiście takie świadome, czy podyktowane po prostu systemowi i tym schematom? No myślę, że to znowu będzie ciężko rozdzielić i naprawdę trzeba by się temu wnikliwie przyjrzeć, kiedy w nas się pojawia właśnie taka potrzeba sprowadzenia na świat nowej osoby. No bo właśnie, natomiast kiedy ona się pojawia, to można sobie zadać naprawdę wiele pytań, czy ja faktycznie chcę, czy ja faktycznie jestem gotowy wziąć taką odpowiedzialność, bo to jest odpowiedzialność na całe życie. To, co mi moja mama zawsze powtarza, że jestem jej dzieckiem do końca życia, że jak chodziłam na imprezę, w tym czasie stresowanie, mogła zmrużyć oka. I wiesz, i we mnie to jakoś tak zapadało mocno. Z drugiej strony właśnie, że bo tu myślisz o sobie, o swojej potrzebie, a z drugiej strony pomyśl sobie, że sprowadzasz tą istotę na ten świat. No i czy to jest fajny świat, czy chcesz, żeby właśnie to twoje dziecko, które pewnie będziesz super kochać i tak dalej, czy chcesz, żeby to twoje dziecko tu funkcjonowało, czy właśnie będą tu dla niego odpowiednie warunki, tak, w tym kraju, na tym świecie. Więc wiesz, z tej perspektywy bym też spojrzała, bo właśnie oczywiście to tutaj ciężko oceniać, to są różne indywidualne kwestie, ale to powiedziałaś, że właśnie no, chcesz sobie zapełnić pustkę w życiu, tak? Czy właśnie, że po prostu, że to jest ten etap, zrobisz to, tak? Że jesteś gotowa. No ale właśnie trzeba pomyśleć też o tej nowej osobie, nie tylko o tutaj osobie, tak? I cóż, i tu jeszcze jest to, że może być różnie, jakby ja uwielbiam, choć to jest też trudne, obserwuję na Facebooku taką grupę, to jest fanpage, żałuję rodzicielstwa. Okay. I to jest bardzo temat też mocny, zaraz po tej bezdzietności, z wyboru takiej świadomej, wybieranej z różnych powodów, gdzie te dzieci są na świecie. Nawet jest miłość do tych dzieci ogromna, ale mimo wszystko ty sobie zdajesz sprawę, że to była zła decyzja z różnych względów, nie? Że się nie nadajesz, że że nie jest tak, jak sobie wyobrażałaś, że nie masz wsparcia, że twoje życie się tak zmieniło, że tragedia, mniejsza lub większa. No i to super, że takie miejsce powstało, że tam można się w bezpiecznej tak. przestrzeni tym podzielić. No ale to też jest ogromny temat tabu i to jest coś, o czym się wciąż właśnie nie mówi. No a to jest normalne, tak? To jest normalne, że można żałować. Zaskoczyłaś mnie, ale... Ciężko może przewidzieć, ale tak. Wiesz, no myślę, że w pewnym stopniu coś tam jednak, nie? Tak, w sensie, nie ma wsparcia dla takich osób. Nie ma co tego oceniać, bo możliwe, że ktoś był przekonany, że chce mieć dzieci, a dopiero potem doszedł do takich wniosków, więc to jest jak najbardziej okej, ale jestem zdziwiona, ale też pozytywnie właśnie, tak jak powiedziałaś, że istnieje taka przestrzeń, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, wiesz, na spotkaniu rodzinnym, że ktoś mówi do swoich bliskich o tym, że żałuje tego, że decydował się na dziecko, że nie ma na to zupełnie przestrzeni i przyzwolenia, a to też powinno być okej, bo nawet mówiąc o tych negatywnych aspektach, mam wrażenie, że już uwalniamy po prostu to napięcie i może normalizujemy to uczucie, że czasem czujemy się lepiej jako rodzice, czasem gorzej, więc to jest też osobny wątek, myślę, że tak jak powiedziałaś, dosyć ciężki. Tak, i wiesz, że nie tylko my tak mamy i to jest właśnie świetne w tej przestrzeni, że jest masa ludzi na świecie, którzy też podjęli tą decyzję, sprawili, że dzieci się pojawiły na świecie, no a nie są z tego powodu najszczęśliwsze, tak? I że jest to okej, tak? Trzeba sobie teraz ułożyć życie, poszukać im wsparcia, iść dalej, ale że można to gdzieś te swoje emocje, to na ten temat się myśli, można gdzieś to po prostu wyartykułować. Powiedziałaś, że wypadałoby się zastanowić, czy chcemy na taki świat wprowadzać potomstwo, bo ten czynnik środowiskowo-planetarny zaczyna być coraz częściej poruszany, zaczyna być coraz częściej argumentem, też słyszę to w swojej bańce znajomych, właśnie, że nie wiedzą, czy chcą zostać rodzicami, bo świat się kończy, nie no, bo po prostu martwi ich stan naszego świata, naszego społeczeństwa. Powiedz mi jakby, jak możemy tutaj lepiej jakby wytłumaczyć ten argument, dlaczego, co to znaczy? Wiesz, z jednej strony osoby mówią, że właśnie nie chcą sprowadzać swojego dziecka na świat, który nie wiadomo jak będzie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat wyglądał, bo katastrofa ekologiczna no to jest coś, co u progu, tak, u bram.
Z drugiej strony jest bardzo chyba już stary. Nawet w holu. Tak. Bardzo stary jakby ten nurt filozoficzny, ten antynatalizm, który można na różne podzielić odłamy, czyli że no właśnie i tutaj to jest ten antynatalizm, że nie chcesz sprawiać cierpienia tej nowej istocie, więc nie chcesz jej sprowadzać na ten świat. A z drugiej strony taki argument osób, które dbają bardziej o planetę, że kiedy sprowadzasz nowego człowieka na świat, no to za tym człowiekiem idzie, są na to liczby różne, ale te badania się wahają, bo jakaś masa śmieci, ślad węglowy ogromny, tak, jest tam ton dwutlenku węgla na miesiąc, rok i tak dalej. No więc po prostu to nie pozostaje bez wpływu. To totalnie każda jedna jednostka to dla planety jest ogromne obciążenie. A z drugiej strony się może pomyśleć, że no, jeśli jesteś świadomym rodzicem, możesz wychować to dziecko, tak, żeby ono żyło jak najbardziej ekologicznie. No to tutaj jest, wiesz, no dla mnie to jest też istotny argument w moim przypadku, aczkolwiek nie aż tak. Ja jednak tutaj najbardziej, bo generalnie mam w życiu tak, że ten świadomy wybór i mój wybór, że jaki to nie jest wybór, no właśnie jeśli podejmuję wybór, na przykład właśnie, że chcę dzieci, no to żebym go podjęła, biorąc te wszystkie warunki pod uwagę, tak? Ale że jednak to jest mój wybór i też, że nie powinnam się z tego tłumaczyć. Wiesz, my sobie tu rozmawiamy o tym ogólnie, ale też trochę odnosząc się do naszych wyborów, no bo chcemy, żeby ten temat krążył, ale generalnie to jest tak jak właśnie z przerywaniem ciąży i tak dalej i tak innymi rzeczami, które podejmujemy w życiu, a które nie szkodzą jakoś innym ludziom, że to jest nasze życie i to są nasze wybory, z których nie powinniśmy się tłumaczyć, nie? Tak, ale tutaj jakby ludzie mocno też, na ludzi to wpływa istotnie, dla tych, którzy gdzieś mocno są zaangażowani w te tematy ekologiczne, że, no, że właśnie sprowadzanie tych nowych istot na świat z punktu ekologicznego jest nie okej. Okay. Ekonomicznego to różnie, bo zależy w jakim jesteś obszarze świata, tak? Bo oczywiście ten słynny argument, że to nasze dzieci będą pracować na wasze emerytury, tą podaszkiemkę wody, o Boże, no to są jakieś w ogóle... hity, ale to też jest tak, że my pracujemy. Ja pracuję na swoją emeryturę, tak? Tak uważam. Taki jest rachunek, pracuję, odkładam, więc to systemy emerytalne są różnie zaprojektowane. A szklankę wody, no jakbym miała dziecko, też nie mam pewności, że mi je poda, tak? To jest kwestia wychowania, kwestia tego, czy to dziecko dożyje do mojej śmierci, no tego, jak się życie ułoży. To są takie, trochę pozbawione podstaw teksty. Znaczy, fajnie, że powiedziałaś o tej dwoistości tego tematu ekologicznego, tak? Że z jednej strony jakby planeta jest w takim stanie, że boję się mieć dzieci, ale samo wprowadzenie dziecka do obiegu też jest mało ekologiczne, bo po prostu kolejna osoba generuje jakieś tam obciążenie dla planety, ale aż tak zaczęłam wzdychać, jak powiedziałaś o tej szklance wody, bo mam tutaj taki wewnętrzny sprzeciw, ale też trochę śmiać mi się chce zasadniczo, że bardzo dużo osób, które decydują się na nieposiadanie dzieci, słyszy takie oskarżenie, że to jest egoistyczne. Jednocześnie ta sama grupa osób, która te słowa wypowiada, mówi, że kto ci poda szklankę wody? No to kto tutaj jest egoistyczny? Tak, właśnie. Dlaczego ty obciążasz tym dziecko, tak? Które się nie prosiło, żeby je sprowadzić na świat? Poza tym, tu znowu też można by otworzyć trochę inny wątek dyskusji o roli państwa, w tym o opiece nad osobami starszymi, tak? Bo z jednej strony to opieka okołoporodowa i to jakby wsparcie tej naszej dzietności jest słabe, a z drugiej strony praktycznie nie istnieje, na nas prywatnie jest zrzucone opiekowanie się naszymi starszymi osobami, na kobiety, to co wspomniałyśmy na początku, tak? To są też koszty, to jest czas. Ja widzę po moich rodzicach, którzy opiekują się babcią, że to naprawdę jest pełen etat. Nie? I to jedną osobą, a jeśli jest dwójka, jeśli no, jest czwórka tych osób, no to może być naprawdę no, ogromna też zmiana w życiu i to nawet gorzej niż z dzieckiem. Znaczy nie wiem, mnie to na przykład smuci i to jest takie bardzo obciążające dla dziecka, które na przykład wiesz, też wychowuje się ze świadomością, że kiedyś ma się zająć rodzicem. Tak jak powiedziałaś, dziecko samo się na ten świat nie zgłosiło, to nie jest jego obowiązek, a wydaje mi się, że to też bardzo zależy od kraju, bo u nas w Polsce jest trochę taki model, ale w wielu miejscach na tak zwanym zachodzie nie ma takich wymogów. Tak jak powiedziałaś, że ty sama pracujesz na swoją emeryturę, czyli bierzesz pełną odpowiedzialność za to, żeby zadbać o siebie na tak zwaną starość,
a nie przelewasz odpowiedzialności na dziecko, którego, nie wiem, jeszcze nie ma na świecie, albo które jest bardzo małe. I tak jak powiedziałaś, nawet nie wiemy, czy to dziecko będzie żyło dłużej niż my i będzie w stanie się nami opiekować. Po prostu ta presja, myślę, że jest strasznym obciążeniem, tak jak powiedziałam, i wypadałoby to po prostu zmienić. Wypadałoby to zmienić, wypadałoby wspierać ludzi też w tym. Ja wiem, że tam państwo trochę dopłaca, jak na przykład coś jest w domu opieki, w domu starości, ale to są jakieś grosze. No ja też na przykład się martwię, bo jestem jedyneczką, a dwójka rodziców. Wiesz, no właśnie jest stresujące, oni naprawdę są spoko i też gdzieś tam o tym myślą, bo też nie chcą mnie tym obciążać. No ale wiesz, jakby my też trochę jesteśmy innym pokoleniem, ale tak jak jakby moi rodzice, którzy się opiekują babcią, no to myślę, że są w jakiejś małej społeczności, to myślę, że mają tą świadomość, że na przykład gdyby się tak nie opiekowali, no to by też zostali ocenieni przez to społeczeństwo, no to różne wchodzą rzeczy, no ale właśnie to, że my sobie myślimy, o, będzie dziecko, podaj mi szklankę wody na starość, no naprawdę wszystko się może wydarzyć i właśnie to jest obciążenie tego dziecka i z drugiej strony to, czy to dziecko dożyje, czy to dziecko będzie chciało, czy to dziecko będzie mogło, po prostu, z różnych względów, nie, więc no. Więc to jest naprawdę według mnie bardziej egoistyczne, jeśli sobie tutaj argumentujemy, o tak, chcę dziecko, bo nie chcę samotnej starości. No, nie będziesz mieć samotnej starości, jak zadbasz o przyjaciół, zadbasz o rodzinę, zadbasz o to, żeby sobie zabezpieczyć to finansowo w miarę możliwości oczywiście. A co ty czujesz, kiedy słyszysz właśnie takie hasła, że twoja decyzja jest samolubna, egoistyczna właśnie? No bo jakby nie ukrywajmy, często powodem, że decydujemy się na to, aby tych dzieci nie posiadać, jest to, że jest to dla nas wygodniejsze i mamy do tego prawo, tylko że tak. Mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że jeżeli robimy coś pod siebie z wygody dla własnego komfortu, to jest złe. A czemu? No bo wiesz, my w ogóle żyjemy w takiej kulturze, że jak leżysz, jak dziecko leży po szkole na chwilę na kanapie, to jest leniwe, że w ogóle... Nie mamy tego, że można coś zrobić właśnie dla tego komfortu, dla przyjemności. I właśnie, jakby, ja jakbym chciała, to mam masę argumentów co do swojego wyboru o bezdzietności. I nawet to, że jakby ja jestem singielką, jakby też, że ja jestem też jakby nigdy nie mów nigdy, ale raczej w opcji, że luźne związki, że nie partnerstwo, to też nie chroni przed tym, że jakaś na przykład dalsza rodzina czy dalsi znajomi, którzy nie do końca jeszcze znają moje wybory i mój światopogląd, potrafią powiedzieć, że to nie jest przecież problem, że można mieć w dzisiejszym świecie jako kobieta, że właśnie stały partner, partnerka to nie jest potrzebne, żeby tutaj właśnie zostać matką, tak? Bo jest kilka innych sposobów na to, że jeśli się chce i że można, i to może powinno się, przecież że to jakby kobieta sukcesu powinna właśnie pokazać, że sama jesteś silna kobieta. To też ale to jest ciekawe, to jest ciekawe, sorry, że ci przerwę, że dobrze. Jest większe przyzwolenie na to, żeby nie mieć partnera, niż żeby nie mieć dziecka. Ja też usłyszałam, tak, ja mam 25 lat jeszcze i usłyszałam kilka lat temu, zaznaczam, absurd sytuacji, od dość bliskiej osoby, że jeżeli nie znajdę sobie nikogo, co też jest bardzo pięknym stwierdzeniem, to przecież zawsze mogę sobie zrobić dziecko. I to usłyszałam, jak mam 23 lata, 22. No to są hity. To są hity, ale też jeszcze, ja zaraz wrócę do tego, co tak zapytałaś, o te argumenty i ale jakoś mi teraz przyszło do głowy sytuacji u ginekologa, no jakby to się zmienia, ale też jesteśmy w warszawskiej bańce, ale i też tu można usłyszeć, że no jest pani w tym wieku, po 30, no to zegartyka. Tutaj się zbliża zegartyka i tak dalej. A z drugiej strony akurat świeża sytuacja Kasia Sokołowska, która jest tuż przed 50, chyba jakoś tak, prawda? To bardzo surowo została oceniona, że ona się zdecydowała teraz na tę ciążę, tak? No tak, więc nie dogodzisz. No nigdy nie jest dobrze. No, ale właśnie, ja, jeśli już mam podawać argument o wyborze bezdzietności, to ja uwielbiam i uważam, co powiedziałam, że to jest mój wybór, że jest mi tak wygodnie. Tak, jest mi tak wygodnie z wielu względów, bo oczywiście mogę powiedzieć, że nie zarabiam dostatecznie, nie mam partnera, partnerki i tak dalej, ale to jest właśnie mój wybór podyktowany tym, że jest mi tak dobrze, mam takie życie, takie sobie ułożyłam, bo właśnie o, nie ułożyłaś sobie życia, nie ułożyłaś sobie życia, bo nie masz męża i dzieci. Nie, ja sobie ułożyłam życie właśnie tak. Jezu, przepraszam cię, że ja się śmieję. Przepraszam. Nie, właśnie, ale ja usłyszałam dokładnie tak to samo parę tygodni temu właśnie, że tak szkoda, że sobie życia nie ułożyłam. Ja mówię, kurczę, moje życie jest tak super ułożone. No właśnie.
właśnie, moje życie jest tak super ułożone. Ułożone tak, jak chciałam. Tak jak rozwijając się, poznając siebie, no, uznałam, że jest mi najlepiej, że chcę się spełniać w innych obszarach. Zresztą to jest za spełnianie się w roli matki. Bo po prostu no, jest mi tak dobrze, mam takie warunki, znam swój organizm, swoje ciało, nie chcę być w ciąży, matką nie chcę być z wielu względów. Jest to mój wybór. Wybór, wiesz, wygodny, niewygodny. Każdy, trawa za potem sąsiada jest zielona. Aczkolwiek tak, no to myślę, że dziecko z obserwacji zmienia masę rzeczy. To jest naprawdę wywrócenie świata do góry nogami. I ja nie widzę przestrzeni. Oczywiście to może się gdzieś kiedyś zmienić. Coś może wpłynąć na tę decyzję. Aczkolwiek szczerze, Nie sądzę, wiesz, teraz też nie chcę dywagować, ale no jedynie gdzieś tak jakby miała teraz na szybko sobie pomyśleć, no to gdybym musiała się opiekować czyimś dzieckiem, które jest, które potrzebuje tej opieki, tak, kogoś bliskiego, albo nigdy nie było takiej potrzeby, no to sobie to wyobrażam, że wiesz, no są takie sytuacje w życiu, że nie dyskutujesz z tym, tak? Ale ani bym nie chciała sprowadzać nowej istoty na ten świat i nie chciałabym sobie robić tej rewolucji w życiu. No myślę, że już jestem też w takim wieku, że gdzieś mam te poglądy ugruntowane i jeszcze są takie, o, że kiedyś się obudzisz, się będziesz żałować. No biorę odpowiedzialność za te swoje wybory i to powiedziałyśmy, można żałować bezdzietności, można żałować dzietności. Cóż, to też do końca się nie przewidzi, ale kiedy tak prowadzisz swoje życie, kiedy rozpoznajesz co Cię w tym życiu cieszy, spełnia, no to myślę, że jednak to, tego żałowania jest mniejszy procent niż większy. Więc tak, to jest wygodne życie i życie, które pozwala na to, żeby robić inne rzeczy, właśnie zatroszczyć się o planetę, ale to też nie znaczy, że Ty musisz teraz, na misji mając być. Dziecka, tak, być na misji, jechać na wojnę, być na froncie, walczyć o planetę, nie wiadomo, nie. Masz prawo do tego wyboru i nie musisz mówić, dlaczego tak robisz, bo dzieci, bo osób, które mają jedno dziecko, dwoje dzieci, trzy dzieci, raczej się nie pyta. Chociaż oczywiście, no tutaj myślę, że rodzice jednaków, o, masz jedno dziecko, no to może za mało, że może ładniej byłoby dwoje. To mówiłyśmy, zawsze można się przyczepić, jak się chce, bo to przy każdym temacie w ogóle, który ja poruszam, ocenianie przy innych wyborów innych ludzi życiowych, to jest plaga i z tym trzeba walczyć tak ogólnie. To myślę, że wtedy to by się przełożyło na wszystkie inne dziedziny i byłoby nam lepiej. Ale my uwielbiamy ocenia, zwłaszcza w internecie, gdzie jesteśmy w miarę anonimowi. Ale to jest taka cecha bardzo polska. Powiem Ci, że jestem właśnie we Francji no, od kilku tygodni, ale sobie lubię obserwować ludzi i wyciągać wnioski. Może to są, wiesz, takie stereotypowe generalizacje, ale ogromna różnica, którą już dostrzegam i która jest takim powiewem świeżego powietrza, to jest właśnie to, że tutaj, no tak jak powiedziałam, generalizując, ludzie naprawdę nie oceniają Twojego życia i Twoich wyborów. Oni po prostu to przyjmują i co więcej, to nie jest tak, że wszyscy są tacy tolerancyjni, że myślą sobie super, w ogóle najlepiej wybrać dla siebie, nie o to chodzi, tylko po prostu ich nie obchodzi to, jak Ty żyjesz swoje życie. Jeżeli spędzacie miło czas, jeżeli macie super rozmowę, możecie się zaprzyjaźnić, oczywiście, wiadomo, ale nie ma tego wkładania nosa w czyjeś życie i zastanawiania się, a to pewnie dlatego. I to jest chyba coś, co mnie najbardziej właśnie drażni w naszym mentalu, że my sobie musimy do wszystkiego dorobić jakiś powód, że jeżeli ktoś nie ma dzieci, to na pewno nie może mieć tych dzieci, albo coś mu się przytrafiło traumatycznego, albo zmieni zdanie, albo będzie żałował. I jakby ludzie, czemu inwestujemy tyle swojej energii właśnie, żeby w rozwikłanie zagadki życia obcej osoby, o której tak naprawdę nie mamy pojęcia. A lepiej byłoby tą energię wykorzystać na przyjrzenie się uważnie swojemu życiu i temu, czy właśnie nasze wybory są tymi, które faktycznie chcemy podjąć. I jeszcze jedno, wiesz, mnie wkurza to, że ludzie wiedząc o tym, że jest problem z płodnością i tak dalej, że kiedy Cię pytają, bo nigdy nie wiedzą, co stoi właśnie, jakby takie są wścibskie pytania, że nie pomyślą, że uderzą w jakąś bardzo czułą strunę, jakąś traumę obudzą, wiesz, o co chodzi. To jest też takie, to wkładanie nosa w cudze sprawy, że no właśnie, bo może tam jest problem i problem bolesny, ale nie, że ocenię, zapytam, wejdę z butami, nie? No to jest. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to w ogóle można też na to spojrzeć z jeszcze trzeciej strony. Moja znajoma, która też świadomie nie ma dzieci, powiedziała, że
to jest na tyle drażliwy temat, nawet w takim całkiem bliskim gronie, że nikt ją w sumie nie pyta dlaczego. I na przykład w momencie, kiedy jest zapraszana, nie jest zapraszana na jakieś wyjazdy, gdzie wybierają się jej znajomi z dziećmi, to usłyszała na przykład, nie zaprosiliśmy was, bo nie chcieliśmy, żeby było wam przykro. A ona myśli, Jezu, przecież dzieci są spoko, jakby ja chętnie pojadę na ten wyjazd. Nie jest mi przykro, bo to nie jest tak, że nie mogę mieć dzieci, tylko ja ich realnie nie chcę mieć, więc czemu nie ma tego, nie ma przestrzeni na taką debatę wśród znajomych, tylko ten temat właśnie posiadania tych dzieci jest taki strasznie nadal, właśnie nieporuszony, właśnie tak cały czas jest to pewnego rodzaju tabu, że niby się wtrącamy w czyjeś życie, ale wolimy zostać przy tych ocenach i przy tych założeniach, aniżeli po prostu z drugim człowiekiem otwarcie porozmawiać. Tak normalnie, nie? I że wiesz, bo to jakby nie lubiła dzieci, nie lubiła tak. Z partnerem, partnerką, nie? No to wtedy okej, to raczej, ale też można zapytać, będzie to wyjazd z dzieciakami, czy będzie okej, tak. czy po prostu was to będzie drażnić, nie? Z różnych właśnie względów, no właśnie ta komunikacja. Myślę, że nie skomunikowanie zaproszyliśmy was, bo tylko pytanie, no. Tak? Że uznajmy waszą decyzję, mówimy jakie są warunki. No. Ale też nie chcąc tutaj za bardzo terapeutyzować społeczeństwa, pokuszę się o jeszcze jedno stwierdzenie, że niestety często ta ocena i to dopytywanie i to naleganie na to, żeby wszyscy wokół mieli dzieci, to trochę rzuca cień na nasze życie, bo to pokazuje, że okej, to skoro można nie mieć dzieci, to czemu ja sobie nie zadałam tego pytania i może ja teraz odczuwam dyskomfort, że moja koleżanka ma tyle wolnego czasu, że może rozwijać swoje pasje i gdyby wszyscy dzieci mieli i wszyscy tak razem się poświęcali dla tych dzieci, to nie wiedziałabym, że jest alternatywa. Mhm. Też właśnie sytuacje nierówne tych osób, które mają dzieci. Ale to tak trochę jest, zgadzam się z tobą, my tak trochę zazdrościmy i właśnie zawsze to komentowanie jest bardziej o nas i wynika z naszej sytuacji i tego, że właśnie triggeruje nas ta bezdzietna na przykład osoba, czy ta osoba, która nie wiem, może pójść uprawiać seks na pierwszej randce, bo tutaj to do slut shamingu akurat trochę pije mojej działki, gdzie oceniamy życie seksualne innych osób, tak? I wiele innych przykładów mogłabym tego typu podać, że to jest, kiedy my tę ocenę wystawiamy, to jest bardziej ta ocena o nas niż o tej drugiej osobie. Niestety. I warto by się wtedy było ugryźć w język i zastanowić, co to mówi o mnie, że ja chcę to tak ocenić, skomentować. Ale tak myślę sobie, że ta opcja, żeby wybierać bezdzietność świadomie i nie wiem, z radością powiedzmy, jest też czymś takim nowym i myślę świeżym w naszym społeczeństwie, bo to pokazuje, że my żyjąc w pojedynkę albo żyjąc w partnerstwie bez dzieci możemy być szczęśliwi, bo to może być totalnie, wiesz, jakby podstawowa kwestia dla nas dwóch, kiedy rozmawiamy, ale ja sobie zdałam sprawę, że wiele osób naprawdę łapie się za głowę i myśli sobie, hej, no to jakby po co ty żyjesz? W sensie, no bez dzieci jest tak smutno, jakby nie masz za bardzo co robić, nie masz na co czekać i tutaj nagle otwiera się opcja, że to ty możesz sama ze sobą być spełniona życiowo i tak przez całe życie? Paulina, jak ty to robisz? Nie wiem, jak ja to robię, ale to jest takie, że na przykład, nie wiem, jak inni ludzie, ale ja sobie czasem myślę o swoim życiu, takim w przyszłości, na starość. I sobie myślę, że ono będzie wyglądać bardzo podobnie jak teraz. No, będą mnie bardziej boleć kości, nie? I że to jest super. I to nie jest, że mnie napawa to strachem, smutkiem. To mnie napawa spokojem. Plus, minus mogę założyć, jak to będzie wyglądało. Jest mi dobrze w takim życiu, w tak zorganizowanym, ułożonym. Więc super. Jakby mam plany na starość z przyjaciółmi i w sumie trochę się nie mogę doczekać. Więc wiesz, ja pamiętam, jakby tu może bardziej do singielstwa się odniosę tutaj. Pamiętam jak zaczęłam tak coraz bardziej świadomie sobie zdawać sprawę, że mi się podoba życie w pojedynkę, no bo singlami, singielkami jesteśmy z różnych powodów, tak? I rozstajemy się, nie znaleźliśmy jeszcze nikogo, ale zwłaszcza po tym rozstaniu bywa takie jak już przebolejemy stratę, żałobę, takie bywa mogę zrobić wszystko, nie muszę się gdzieś tam oglądać na drugą osobę, rzucamy się w wir życia i jest super. Aczkolwiek często u niektórych osób, u części osób przychodzi taki moment, że okej, dobra, wyszalałam się, zobaczyłam,
odżyłam, ale znowu bym chciała za rękę w parze. No a są osoby, które mówią, nie chcę tego zmieniać. Zaczynam sobie to układać, tak? Świadomie. I po prostu kontynuują. Jakby jeśli ja wchodzę w jakieś relacje, spotykam się z kimś, to oczywiście nigdy nie mów nigdy, może być różnie, ale gdzieś otwarcie też to komunikuję na początku. Staram się mówić o swoich oczekiwaniach, swoim poglądzie na życie, tym jak żyję, tym, że za bardzo nie chciałabym zmieniać, że oczywiście jestem w miarę otwartą osobą i tak dalej. Ale że no właśnie, tu bym nie chciała mieć z jednej strony dzieci. Bo wiesz, jak spotykasz też osoby już trochę w tym wieku, nie wiem, przez aplikację randkową, no w życiu w ogóle, no to ktoś tam ma zawsze oczekiwania sprecyzowane, pragnienia na to, jakby na przyszłość, na swoje życie. To czasem się po prostu nie układa. Bo na przykład jak chcesz być w związku, a nie spotykasz odpowiedniej osoby, no to lepiej też nim nie być, niż być, ale też nie terapeutyzujmy z kimś toksycznym i odpowiednim. No to wiesz, no ja wolę uczciwie powiedzieć to gdzieś na początku znajomości, że no dzieci ze mną nie będzie jakiegoś takiego mainstreamowego pojmowanego związku też nie. Otóż tu wiesz, tu w ogóle jeszcze o związkach, o monogamii, nie monogamii. Wiesz, monogamia ma 1000 odcieni, a nam się często wydaje, nie rozmawiamy o tym, jak chcemy, żeby nasza relacja wyglądała i zakładamy różne rzeczy z góry i potem się różne rozjeżdżają. Drogi, no to też są bardzo ciekawe tematy, które można by drążyć. No ale właśnie, no to jest znowu kwestia tej komunikacji. No i nie wiem, jak ja to robię. Ja jestem też otoczona, wracając do swojego pytania, otoczona jestem przyjaciółmi, no bo poukładam sobie życie. Mam rodziców, jakąś bliską rodzinę, pasję, żyję sobie tak, jak chcę. Często pada pytanie takie o jakąś bliskość. No, ale wiesz, bliskość mam z przyjaciółmi, z rodzicami. Ja jestem w stanie sobie sama też zapewnić na różne sposoby tą bliskość, czułość wobec nim ciała, bo to jest potrzebne. To tutaj akurat nie można tego się odżegnywać. I jakby, no i też w tych relacjach, w które wchodzę, to wchodzę w nie właśnie po to, żeby mieć bliskość, żeby mieć jakieś różnego rodzaju spełnienie i psychiczne, i fizyczne. No więc to jak najbardziej jest do zrobienia, no tylko żeby to było zgodne z Tobą, tak? Zgodne z Tobą, żebyś rozpoznawał swoje potrzeby, no i według nich te potrzeby, tymi potrzebami się opiekowała, nie? Więc tak, no oczywiście, że są jakieś różne momenty, ale generalnie tak szczerze nie miałam nigdy takiego momentu zwątpienia w te swoje wybory, a też to też nie był też taki moment, bo czasem pada takie pytanie, kiedy ty to poczułaś, kiedy to zrozumiałaś, no to jest stopniowe, to jest po prostu dojrzewanie w takich decyzjach, no w tym właśnie znajomości siebie. No więc ciężko mi tutaj dać jakąś złotą receptę, bo każda osoba może mieć inaczej i to też jest jak najbardziej okej, jak nam się zmieni. I to, że ktoś mówił, o Jezus, uwielbiam żyć w pojedynkę, a potem, nie wiem, znajduję miłość życia, czy po prostu znajduję fajną osobę, z którą chcę iść przez to życie i okej, okay, i super, tak? To też tutaj nie jesteśmy jakby z kamienia, ale generalnie no da się, ja wszystkim mówię, że się da i no myślę, że dla tych, co szukają miłości, to może nie być super optymistyczne, czy dla tych, co bardzo pragną dzieci, ale dla tych, co są bardziej w moją stronę wychyleni i wychylone, to naprawdę tak. Jest to super w porządku życia. Słuchając Ciebie, wiesz, przychodzi mi do głowy taka refleksja, że jednak często jesteś o to pytana, masz dużo przemyśleń, pewnie to analizowałaś, przyglądałaś się temu, sprawdzałaś, czy to jest na pewno Twoje, jak Ci jest w swoim życiu, w takim czy innym układzie, czy wiesz, konfiguracji. I zastanawiam się po prostu, czy facet, który jest bezdzietnym singlem, w ogóle musi to analizować. Że jest mnóstwo facetów, którzy nie mają partnerek, partnerów, nie mają dzieci i z tych samych powodów, tylko oni nawet chyba nie muszą tego artykułować przed samym sobą, bo ta presja na nich jest znacznie mniejsza, więc
Oni po prostu tak żyją i wszyscy to akceptują. A kobieta, żeby być umocnioną w sobie singielką bezdzietną, to musi najpierw sobie zrobić po prostu totalną, wiesz, skan, autorefleksję, umocnić się w tym przekonaniu i wyjść do świata i to wszystkim komunikować z pewnością. To jest po prostu na maksa takie obciążenie, męczące, przykre. Czy wiesz, w moim przypadku to akurat jest tak, że no ja jestem trochę w takim, a nie wiem, wiesz, jako dziennikarka i tak dalej, więc... Masz sprzyjające środowisko. Takich, tak. I mówienie o takich tematach to jest dla mnie coś naturalnego. Ale oczywiście to nie powinno tak być, bo to są podwójne po prostu standardy. I też znowu to jest tak, że jakby taka figura wiecznego, bezdzietnego kawalera dłużej funkcjonuje w społeczeństwie niż bezdzietnej, szczęśliwej singielki. Więc na pewno też z tego wynika, ale przyzwolenie na to, żeby jest większe, żeby to facet sobie żył jak chce i jakby no oczywiście może usłyszeć raz na jakiś czas pewnie na rodzinnym raczej spotkaniu, że może byś się ustatkował, ale wiadomo, że nie ma takiej presji, bo też ten zegar biologiczny teoretycznie gdzieś tam aż tak mocno u facetów nie bije, choć wiadomo, że z wiekiem też spada jakoś spermii, różne rzeczy i tak dalej, ale jednak tak. No, na facetów się patrzy bardziej pobłażliwie i nawet właśnie z takim o super, jak się skacze z kwiatka na kwiatek, chociaż może nie lubię tego z kwiatka na kwiatek, czyli z kwiatkami, jeśli oczywiście mówimy tak. O hetero perspektywie. Więc tak to jest no, totalnie niesprawiedliwe, ale z drugiej strony no, mam nadzieję, że to w końcu okrzepnie i będzie zrozumiałe, że i my jako dziewczyny, kobiety możemy sobie tak żyć. Wiesz, jeszcze się zastanawiam trochę nad tymi parami, no bo ja nie mam takiego doświadczenia, ale pytanie, czy jednak właśnie jak żyjesz pojedynkę, już niezależnie od płci, czy mimo wszystko nie masz mniej takich pytań, chociaż może to ustatkowanie, a jak żyjesz w parze, czy cię tak nie cisną jednak bardziej, nawet takiej właśnie luźnej parze, czyli czekają właśnie, o, byle był chłopak, byle była dziewczyna, to będziemy atakować, jak już zwłaszcza ten wiek jest starszy niż młodszy, że będziemy atakować o to potomstwo, bo też wiesz, no rodzice chcą może mieć wnuki i tak dalej, no moje akurat sobie, bo to też jest myślę, że jakieś tam istotne, też to nieporuszane jest, wiesz, bezwnukowo, nie wiem jak to nazwać. Ja mam akurat tak, że mam w rodzinie... I to jeszcze nie masz na to takiego wpływu. Tak. Czemu te dzieci nie chcą mieć dzieci? A wiadomo, że znowu to jest taka perspektywa, że no, że dziadkowie się powinni opiekować wnukami, no to też nie, ale jakby kiedy oni mają mniej obowiązków, kiedy faktycznie przechodzą na emeryturę, to może by chcieli. No a znowu to jest trochę egoistyczne, żeby im dziecko rodziło dzieci, żeby mieli co robić, żeby mieli pociechę. No a na przykład no, u mnie w rodzinie jest tak, że gdzieś tam rodzice mają wokół siebie małe dzieci, więc to akurat fajnie się ułożyło, bo oni bardzo lubią dzieci, no ale to akurat jest u nich super, że no... Kurde, że oni nie wpływają, że wiedzą, że to jest mój wybór, chcą, żebym była szczęśliwa, skoro ja jestem szczęśliwa dzięki temu w ten sposób, no to ekstra i nie dyskutujemy, tak? Bo w ogóle wiesz. Tak, to ale... jakoś tak w miarę poszło naprawdę. To no, ale wiesz, mili no, rodzice. Mili rodzice, no ale oni naprawdę są fajni, seks pozytywni, choć małego miasta i też to, że no oni zawsze byli tak sfokusowani, żeby było po mojemu, że... wtedy będę szczęśliwa. Także nie narzucali mi jakichś tam rzeczy za bardzo. No ale myślę, że no, nie każdy tak ma. No i też to, że czasem rodzice właśnie pytają, to oni pytają w takiej dobrej wierze. W dobrej wierze i że też mają uwewnętrznione jakieś takie poczucie, no, że tak powinno być, że tak jest lepiej. Pamiętam jak moja babcia mówiła, o nie masz nikogo, a w parze ładniej, także właśnie lepiej, bezpieczniej. No jakieś tam, wiesz, miała swoje, wiadomo, jeszcze babcia te przekonania wniesione ze społeczeństwa, z rodziny, takie, a nie inne, no więc, no. Znaczy wiesz, w dobrej wierze, tak się wydaje tym osobom, że w dobrej wierze, ale jeżeli ty realnie komunikujesz to, że nie życzysz sobie pewnego rodzaju pytań, a one nadal się pojawiają, to dla mnie już nie jest w dobrej wierze, tylko no, to oczywiście. Jest po prostu zachowanie, no, agresywne, mówiąc tylko mówiąc trzeba to wprost. Zakomunikować też znowu, nie? A myślę, że wiele osób jednak czasem woli to przemilczeć, niż właśnie, wiesz, powiedzieć swoje argumenty, żeby nie wywołać, bo no, każda sytuacja jest trochę inna, nie? Ale to też no, wydaje mi się, że w przypadku par, to jak już wyczerpie się chyba to limit pytań o to, kiedy ślub i część rodziny już machnie ręką na ten ślub, no to chociaż już po prostu idźmy dalej o krok. Można bez...
Tak, i już bez tego ślubu, ale miejmy to dziecko, więc totalnie jakby masz rację, że chyba to jest nawet częstszy case, bo jeżeli ktoś nie ma partnera, to powiedzmy, że to pytanie o dziecko może pojawić się lub nie, natomiast wśród par jest to wręcz oczekiwane, wyczekiwane, a też znam pary, które decydują się na nieposiadanie dzieci, bo po prostu ich nie chcą i super im się żyje w dwójkę i taką podjęli decyzję, a muszą borykać się z tymi pytaniami, właśnie z tymi różnymi takimi niezręcznymi i wręcz właśnie z tym niepytaniem o to dlaczego, tylko zakładaniem, że może właśnie nie mogą mieć dzieci bardzo często. I to, co też przyszło mi do głowy, to jest no właśnie kwestia niepłodności i też te podwójne standardy, nie? Że jakby zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest problem z niepłodnością, to jest trochę jako dygresja, ale właśnie, że problem z niepłodnością zazwyczaj jest obwiniany za to są kobiety. Wręcz mężczyźni często na przykład nie chcą badać swojej niepłodności, bo wychodzimy z założenia, że to jest kwestia żeńska. A potem, nie wiem, czy to jest, wiesz, aktualna statystyka, ale ja kiedyś czytałam w jakiejś książce, że tam ponad 80% niepłodności jakby jest po stronie w ogóle faceta. O czym też się nie mówi. Tak. A jeszcze wiesz, to jeden wątek. Pytanie, jak to jest rozwiązywane i to też pewnie jest trudne, kiedy w parze jedna osoba chce, a druga nie chce dziecka, nie? No to jest ciężkie. To jest też pewnie case ciężki. No. To jest ciężkie i myślę, że totalnie nie wiem, co tam się robi. Tutaj wyjątkowo nie mam teorii. Tak. No, nie życzę tego nikomu, ale myślę, że no właśnie może to, co można powiedzieć, to to, żeby nie waloryzować tych stron, że tak samo dobry jest, że wiesz, często myślimy, że na przykład, nie wiem, załóżmy w takim konwencjonalnym podejściu, że kobieta chce mieć dziecko, facet nie chce mieć dziecka i ta kobieta jest taka biedna, bo ten facet nie chce mieć dziecka. Ale dlaczego? No oni są tak samo biedni, oboje po prostu wybierają inną drogę, żadna z nich nie jest lepsza lub gorsza i po prostu są ofiarami w tej sytuacji i to jest trudne dla obu stron tak samo, że ten wybór z dziećmi wcale nie musi być tym lepszym. Ciężkie. No. Tak, ciężkie i w ogóle patrz ile ścieżek, ile tu można by, wiesz, jeszcze tematów wydzielić, osobno pociągnąć, nie? Z innymi osobami, bo tutaj no ja jednak chciałam powiedzieć głównie z takiej mojej perspektywy i to też jest jakaś tam konkretna bardzo, nie? Ale właśnie no to jest to, że singielstwo Cię nie chroni przed tymi pytaniami. A słuchaj, czy powiedziałabyś nam na koniec, bo wspomniałaś o antynatalizmie jako nurcie psychologicznym, jakbyś mogła zderzyć go z mizoginią, jakby, bo często to jest jakby utożsamiane, że to jest to samo, jednocześnie ludzie uważają, że jak ktoś nie chce mieć dzieci, to w ogóle nienawidzi dzieci, jest dużo takich bezsensownych teorii. Antynatalizm bardziej z tym, co ja się spotkałam, to jest taka teoria o tym, żeby na przykład filantropijny, żeby nie sprowadzać tych dzieci, bo będą cierpieć na tym świecie, bo ten świat jest tak beznadziejny. Czy antynatalizm ekologiczny, żeby właśnie te dzieci nie cierpiały z powodu planety i czy właśnie, żeby ta planeta nie cierpiała. No, więc tutaj z misoginią to nie wiem, czy do końca bym to utożsamiła. Też szczerze tu przyznam, że to nie jest coś, w co ja tutaj bym wchodziła, bo chociaż moja znajoma się śmieje, że jestem anty w ogóle fatalistką, tak jakby mówię o tym, że nie chcę mieć dzieci, no to gdzieś tam te argumenty antynatalistyczne rozumiem, ale bym się tutaj osobiście nie utożsamiała. Bardziej to sprowadzam do tego takiego wyboru osobistego wynikającego z moich różnych warunków, aczkolwiek no, uważam, że ogólnie odchodząc od antynatalizmu, no warto też gdzieś tam, jeśli się zastanawiamy, chcemy podjąć tą decyzję, no to pamiętać o tym, że no, żeby też pomyśleć o perspektywie tego człowieka, którego chcemy sprowadzić na świat lub nie, no i właśnie o tym aspekcie planety, że jej się nie przysłużymy, no ale z drugiej strony to też ktoś też musi się pojawiać na tym świecie. Znaczy oczywiście myślę, że tutaj nie mamy zagrożenia tych osób, które świadomie wybierają, czy nie mogą mieć dzieci, no to jest naprawdę kilka procent, to jest mały odsetek. I nie mamy się co bać, że nasza gospodarka lada moment runie, aczkolwiek oczywiście żyjemy na zachodzie w starzejących się społeczeństwach i fajnie jakby rządzący nie tylko naszym krajem wzięli to naprawdę poważnie pod uwagę i nie tylko tak, żeby to na szybko zasypać, tylko jakoś długofalowo o tym pomyśleć. Właśnie, żeby ta opieka nad seniorami, aby to dla tych osób, które faktycznie, no bo wiesz, jest też naprawdę masa, znaczy może nie masa, to nie będę przesadzać, bo też może mówię z jakiejś perspektywy, ale sporo
osób, które no, odwlekają albo nie chcą w ogóle, albo odwlekają z takich powodów, że wiedzą, że rodzenie w Polsce w ogóle tych dzieci, no to jest po prostu problem. Problem, tak, że to jest niebezpieczne, że to jest, że wszystko jest niedostosowane, choćby do wózku, z wielu względów. Że ta opieka okołoporodowa, do której będę wracać pewnie wciąż, więc to jest i o cierpieniu dziecka, ale też o cierpieniu, kurczę, nas, osób, które potem, które rodzą, które borykają się z tym dzieckiem, zwłaszcza jak jest małe, że to nie jest tak, że my mamy tylko prywatnie się tym zająć, bo skoro właśnie takie dziecko potem pracując, zarabiając, wpływa na budżet państwa, to jakby państwo niech też tak realnie się zastanowi, jak to wspierać. Tak mi się wydaje. Myślisz, że takie zmiany sprawiłyby, że duża grupa osób jednak zdawałaby się na dzieci? Wiesz co, myślę, że albo by się zdecydowała, albo też, bo są to osoby, które ostatecznie mówią, no dobra, chcę mieć przynajmniej to jedno dziecko, ale ta ciąża, ten poród, to się jest tak obciążone strachem w tym momencie, taką niepewnością, co będzie, czy będę musiała, jak coś wyjdzie po prywatnych badaniach, nie tak z płodem, czy będę musiała się zapożyczyć u rodziny, jechać za granicę, przerwać ciążę, wiesz, na pewno byłoby lepiej. Ciężko mi tutaj stwierdzić w jakiej skali, ale na pewno. A no powiedz mi już tak na sam koniec, czego ty życzysz nam, albo co byś chciała, żeby się działo ogólnie w debacie publicznej, czy w ogóle wśród edukatorów, żeby ten temat świadomej decyzji o nieposiadaniu dzieci był normalizowany? Jakby co możemy zrobić, żebyśmy to widziały my, znaczy kurczę, znowu mówię my jako kobiety, ale to niestety jest bardziej temat kobiecy, ale powiedzmy, żebyśmy my jako ludzie widzieli to jako wybór, jako coś, co jest akceptowane. Wiesz co, to w ogóle powinna się zmienić ta narracja od początku. Nie wiem, na biologii jest o tym, jak dochodzi do zapłodnienia, skąd się bierze człowiek, tak? Nie ma seks edukacji za bardzo w szkołach, ale widziałabym z jednej strony rzetelne lekcje seks edukacji i z drugiej strony biologii, gdzie jest to gdzieś podkreślone, że to nie jest właśnie powinność, że można... Że zabezpieczenia przed ciążą, że to nie tylko, że choroby i zabezpieczenie, ale że też właśnie, że to jest okej, że jest wybór, że można mieć dzieci, nie trzeba, że właśnie seks jest dla przyjemności, nie dla prokreacji, tak. Bo gdzieś tam myślę, że teraz taka linia, jeśli by patrzeć na lekcje, które są wymyślone przez nasze ministerstwo obecne, to jest takie, że właśnie seks to jest nam potrzebny tylko wtedy w uświęconym związku małżeńskim, żeby na świecie pojawiły się te nowe osoby, tak? Nie dla przyjemności i tak dalej, więc tutaj ta perspektywa od dzieciaka trzeba pokazywać, że są różne opcje, że są ludzie, którzy mają dzieci, którzy dzieci nie mają, że właśnie, że te relacje mogą być heteronormatywne, homoseksualne i tak dalej. Tutaj to wiesz, to jest taka cała masa takich tematów bardzo ważnych, które wciąż nie są w dostatecznym stopniu poruszane, które by wychowywały nasze społeczeństwo w takim XXI-wiecznym światopoglądzie. Na szczęście, nie wiem, jest jakiś Netflix i tak dalej, gdzie naprawdę są pokazane różne style życia. To nas chroni, ta popkultura, moim zdaniem. I wiesz, myślę, że od czasu seksu w Wielkim Mieście, gdzie i tak tam już było postępowo, to dziś jest więcej takich produkcji, gdzie to po prostu jest bez dyskusji. Okej, po prostu są osoby bez dzieci, są osoby z dziećmi, cieszące się z dzieci, żałujące dzieci i że to będzie postępowało, nie? Może po prostu ta różnorodność. Jak nie w tej narracji takiej, wiesz, oficjalnej, szkolnej, to że przynajmniej w tej popkulturze się przedrze. Ale to jakby ja nie jestem tutaj jakby optymistką, jestem realistką, myślę, że tu jeszcze trochę czasu upłynie. Ale dlatego takie rozmowy myślę, że jak ta nasza dzisiejsza są ważne, żeby w ogóle zaadresować ten temat, tę kwestię. I to podkreślanie tego, że my mamy prawo do tego wyboru, że nie mamy obowiązków takich, tak, wynikających z racji właśnie płci, że to jest niesprawiedliwe takie podchodzenie do tematu.
Czyli pomimo tego, że może się wydawać, że od strony ustawodawczej i tych przemian politycznych dzieje się dużo złego i trochę mamy regres, to cała nadzieja w społeczeństwie, właśnie w kulturze i w tym, że jednak wydaje mi się, że ta rozmowa nie miałaby miejsca jeszcze parę lat temu i to nie byłoby tak normalizowane. No bo wraz z tymi wszystkimi no, przykrymi zmianami, które mają miejsce, też bardzo do przodu idzie jednak nasza świadomość i to mnie bardzo cieszy i po prostu mam nadzieję, że takich rozmów będzie coraz więcej i pewnie to wymaga dużo odwagi, ale też przyszło mi do głowy, że może warto o swoich wyborach mówić na głos wśród znajomych, wśród rodziny z, nie wiem, no, z dumą, tak jakby z przekonaniem, żeby też po prostu to normalizować i oswajać ludzi wokół siebie z tym, że tak, to jest moja decyzja i tutaj zamykamy dyskusję, nie? Zamykamy, tak. Jeśli tylko mam właśnie na to przestrzeń, warunki, siłę, to naprawdę ja zachęcam do tego, bo zwłaszcza jeśli się otaczam osobami, które chcą dla nas jak najlepiej, to one to zrozumieją, tak? Wiadomo, że one też mają uwewnętrzone na pewne przekonania. Tak. Wydaje mi się, że tak by było dla nas lepiej, no ale kiedy im powiemy, że naprawdę jest nam super, tak jak wybraliśmy, to myślę, że spotka się to z akceptacją. Paulina, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za to, że tak otwarcie się podzieliłaś, wiesz, swoim podejściem i swoim stylem życia. I to było bardzo inspirujące, nie tylko dla mnie, ale wierzę, że dla wszystkich naszych słuchaczy. Super, dziękuję Ci, bardzo się cieszę i życzę miłego słuchania wszystkim. A ja Tobie jeszcze wszystkiego dobrego i wierzę, że spotkamy się jeszcze nie raz na rozmowę. Też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że na żywo to spotkanie. Na razie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast dostępny jest na Spotify, iTunesie i na YouTubie. Nowy odcinek pojawia się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca o 7 rano, kiedy to mam dla Was solówkę z podsumowaniem minionych tygodni i przeróżnymi inspiracjami, jak to się nazywa właśnie, inspiracje miesiąca. Myślę, że warto również przypomnieć to, że staram się każdego miesiąca wspierać inną fundację poprzez swoją działalność. 10% zysków z mojego sklepu internetowego przekazuję na inny cel. W moim sklepie internetowym znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne mojego autorstwa, takie, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. Tam jest e-book z pysznymi, prostymi, roślinnymi przepisami. Mamy notes do pracy nad sobą i do samorozwoju, czyli codziennik w wersji elektronicznej. Są też e-booki o zdrowym stylu życia i wiele, wiele innych. No może nie aż tak wiele, ale kilka naprawdę ciekawych pozycji, także robiąc tam zakupy również wspieracie jakąś akcję charytatywną i w czerwcu zbieramy na fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej o ich misji znajdziecie na ich stronie. Wszystkie źródła jak zawsze podlinkowane w opisie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia niebawem. Cześć!